Słuchajcie, odnośnie tego wywiadu, którego udzieliłem telewizji polskiej i rzekomej sytuacji, której się miałem dopuścić, no to z tego miejsca chciałem tylko powiedzieć, że nie zamierzam się ustosunkowywać do tego wywiadu, ani do zdań, które po prostu zostały wyrwane z kontekstu tego wywiadu, tak? Jeżeli ktoś wyrywa jakieś zdania z kontekstu i później próbuje się ze mnie zrobić jakąś tam osobę, która jest niewiarygodna, tak? Czy tam po prostu osoba, która zachowuje się w jakiś tam sposób nieadekwatny w określonych sytuacjach, no to naprawdę, słuchajcie, takie coś mi się nie podoba i nie zamierzam z mojej strony po prostu też nikogo przepraszać, akurat w tym przypadku. Jeżeli chodzi o sytuacje, które miały miejsce i zdarzyły się, tak? To za takie coś jak najbardziej potrafię przeprosić i nie mam z tym żadnego problemu, słuchajcie, żeby posypać głowę popiołem, naprawdę. Ale jeżeli chodzi o sytuacje, o zdarzenia, tak? Czy tam jakieś dziwne po prostu pomówienia i oparte na zdaniach, które zostały wyrwane z całego kontekstu, to do takiego czegoś nie zamierzam się w ogóle ustosunkowywać. I tyle, prawda? I no przykro po prostu, no smutno jest. No i to właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tego wywiadu, który miał miejsce, tak? No koniec, no. Czasami lepiej nie mówić nic, słuchajcie. I nie udzielać się żadnego wywiadu, bo jeżeli zostanie źle poskładane, to później dziwnie to brzmi, tak? Bo można sobie pociąć, prawda? Słuchajcie, w dzisiejszych czasach można sobie nie cały wywiad pokazać z osobą, tylko pociąć i wybrać sobie jakieś tam kawałki. No i no ładnie, no.